Nieocenione wieńskie poranne widoczki. Żartuję, to wieczór. Gdzie by mi się rano chciało wstawać? No i moi drodzy, znaleźliśmy się w takim miejscu, bo przyszedłem sobie akacji nazbierać na specjalną taką sałatkę sezonową, a tutaj w tych okolicach mieszka jeden z moich widzów. Nie wiem, czy mnie jeszcze ogląda, jak coś to pozdrawiam. A tu jest ta akacja właśnie. Taka najmłodsza jest najlepsza. O takie się zbiera pędy, znaczy kwiatki i to się potem zjada. Zobaczycie. Tak, moi drodzy, to jest właśnie moja kolacja dzisiejsza, pomidorek i te kwiatuszki z akacji, przepiękne, smaczniutkie, do tego dwa jajka, jak to pokroję, pomieszam, to tak sobie skonsumuję i polecam, bo to natural i takie porządne jedzenie. No i to, moi drodzy, jest moje kompletne jedzenie, tak to wygląda i wam trochę opowiem o diecie mojej nowej, wegetariańskiej. Sami słyszeliście, to jestem teraz na diecie wegetariańskiej, ale dzisiaj wam za wiele o tym nie będę opowiadał, no bo chcę się już położyć spać w zasadzie, a chcę wam to tak jakoś konkretnie opowiedzieć potem jeszcze, jak sprawdzę, jakie są mniej więcej wyniki na tym i czy będą jakieś spadki, bo to jest taka mocno redukcyjna dieta. Trochę sobie popuściłem w ostatnim okresie celowo, no nie w takim wymiarze czasu, ale celowo z racji tego, że jakoś tam sobie planowałem, że sobie odpuszczę. No a trochę mnie poniosło, nie ukrywam tego w ogóle, ale to nic. Teraz sprawdziłem po prostu warianty poszczególne. To mi się przyda do moich badań, bo mogę sobie poprowadzić eksperymenty i ewentualnie potem wiedzieć, jak to będzie działać na moich pacjentów. Jeśli ktoś się odważy w ogóle spróbować moich metod. No, ale to już tyle. Dzięki za dzisiaj. Ja się idę wyspać i wy też się wyśpicie i w ogóle, no.